Cześć moi kochani, z tej strony zawsze ok, tak jak wam obiecałam, robimy slajma w pralce. Był slime, zobaczcie jaka piękna pralka za 24,99 z Pepco. Był slime w mikserze, prosiliście o pralkę, więc zrobimy taki dzisiaj śmieszny slime. Mam nadzieję, że ta pralka się kręci. I tutaj są takie wieszaki. Na początku myślałam, żeby używać łyżeczek do mieszania, ale stwierdziłam, że jak ma być dzisiaj śmieszny odcinek, to użyję tych wieszaków, więc zrobimy szybki unboxing, a wy zostawiajcie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. A ja tutaj przecinam. Naprawdę bardzo ładna jest ta pralka. O, jaka urocza, zobaczcie to. Widzicie, tu ma te tryby na 20 minut, 30 minut. 50, 60, on, off. Tutaj można proszek wsypać. Tak, można, zobaczcie, można tutaj proszek wsypać i wszystko jest fajne, ładne. Ciekawe, że tam coś się przyciska. Dobra, tu jest bateria, znowu trzeba się dostać do niej. Bo już nam leci pralka, czekaj, nie, stop. Dobra, wszystko działa. Czekajcie, najważniejsze, ja to teraz sobie po prostu zamknę i teraz włączymy pralkę. Ona się kręci w środku. Te pokrętła tutaj nic nie robią, a ten guzik nie działa. Tu możecie proszek wsypać. Ale czekajcie, otworzymy ją. I wyciągniemy te wieszaczki. To się kręci otwarte. Tak, kręci się, ponieważ tutaj będziemy robić slajma i będę sobie pomagać albo łyżeczką, albo tym wieszaczkiem. Więc otwieram tutaj pokrywę i wlewam pierwsze co, to będzie klej. Używam kleju z Pepco do slajma. Tutaj daję do pralki. Teraz mam takie farbki kolorowe, więc użyję zielonej. I zamieszam, ale bym chciała jeszcze tej farbki, bo moim zdaniem to mało. I w środeczku wygląda to tak. Włączę. I szybciej dzięki temu mi się wymiesza. Mniej więcej to jest tam teraz płynne, będzie biegać, ale mamy zielonkawy. Teraz dodam sody oczyszczonej, połączonej razem z płynem do soczewek. Przyznam szczerze, że tym wieszakiem jest ciężko, więc użyję łyżki. I dzięki temu bardzo fajnie wyrabia się slime. Widzicie go? Naprawdę to jest super sposób na wyrabianie slajma. Wow! Ale się to kręci. I daje sobie radę. No jednak mikser ma to do siebie, że ma te patyczki i one spowalniają. Patrzcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jaki super wyszedł nam slime. Jezus, nie wierzę, że te sprzęty, zabawkowe sprzęty, one tak świetnie się sprawdzają. Jestem bardzo zadowolona z tego slime'a, wam powiem. Serio, serio. Zobaczcie, jaki jest świetny. Co jak co, ale to, że ta pralka się tak kręciła, bo to jej naturalny ruch i każda pralka tak robi, nawet zabawkowa, powoduje, że ten slime o wiele lepiej się wyrabia, o wiele mniej bąbelków się dodaje i wychodzi super slime. Moim zdaniem warto kupić tę pralkę, ona była z Pepco za 24,99, więc polecam, jestem z niej bardzo zadowolona i nawet bardziej niż z miksera. A obstawiałam na początku, że mikser będzie naprawdę genialny. Dobra, slime idzie do prania, kręci się tam. O, jak to wygląda śmiesznie. Mega mi się to podoba. Dobra, moi kochani, dziękuję wam za ten odcinek, a my widzimy się już jutro w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, cześć, kochani, pa!